Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałem Wam dzisiaj pokazać, w jaki sposób wyregulować pierwszy i drugi etap ssania w gaźniku silnika D13B2, bo jest to dość często przewijający się temat po różnych forach dyskusyjnych, na różnych mitach, eventach i innych spotkaniach. I dużo osób ma z tym problem, bo to ssanie bardzo często jest po prostu dość mocno wyśrubowane, jest wyregulowane tak, że po prostu trwa bardzo długo. Jakieś 10 minut potrafi silnik jeździć na tym ssaniu. Po rozgrzaniu wystarczy w zasadzie zgasić silniczek tylko na krótką chwilę i później znowu się to ssanie włącza i kolejne 10 minut jeździmy ze ssaniem. No jest to bardzo uciążliwe i chciałem Wam pokazać właśnie, jak to tutaj wyregulować. Pokazuję to na tutaj moim takim rezerwowym gaźniku. Chciałem to pokazać też na aucie, ale no strasznie Was przepraszam, no co, już trzeci raz podchodzę po prostu do nagrania tego. No co chwilę ktoś coś przyjdzie, ktoś coś dzwoni, ktoś coś ten. Teraz jest wieczór, no to może chwilka spokoju, że tak powiem, będzie. No to przechodzimy do rzeczy. Obrócę ten gaźnik tak, jakbyśmy patrzyli. O, muszę uważać, żeby nie pokazać tego gnoju, co tam mam. Tak, wiem, świntuch ze mnie, nie chce mi się tego sprzątnąć. Teraz patrzymy na ten gaźnik tak, jak to powiedzieć, tak jakbyśmy patrzyli od przodu samochodu. Otwieramy maskę i widzimy go od tej strony. Tutaj zawór, tutaj bimetal sterujący i pierdu, pierdu. No i tak, gdzie jest sanie? Większość z Was zapewne wie, słusznie oczywiście. W ogóle przepraszam, że ten gaźnik taki brudny. Ja mam zamiar się wziąć potem za wypolerowanie go troszeczkę. No ale myślę, że to nie będzie aż takim problemem. I tak, przechodzimy do tego ssania. Tutaj jest pierwsza śruba ssania. Tak, to jest ta, o których mówią wszyscy na forach i w ogóle, że tu jest ssanie. No i to się w sumie zgadza, tylko że to nie jest jeszcze wszystko. Bo to ssanie tutaj, to jest tak naprawdę pierwszy etap ssania. I to jest ssanie, które odpowiada... przepraszam, nie znam w zasadzie takiej fachowej terminologii. Ze mnie to taki domorosły trytytkarz tylko. Ale to jest ssanie odpowiadające za dźwignięcie przepustnicy. Czyli pierwszy etap to jest tak naprawdę lekkie uniesienie przepustnicy celem wzbogacenia mieszanki, żebyśmy nie musieli w sumie pedału gazu trzymać. I tutaj możemy, jeżeli śrubkę troszeczkę odkręcimy, no to nam to ssanie troszeczkę spadną obroty, bo nie będzie aż tak w zasadzie wciśnięty pedał gazu. No i będzie fajnie, ale nie będzie fajnie do końca, bo za chwilę się łączy drugi etap ssania, który trwa no naprawdę bardzo długo. I teraz wiele osób się zastanawia, jak to zrobić. Powiem Wam, że można to zrobić bez wyciągania gaźnika, bo jesteśmy w stanie tam dosięgnąć. Będziecie musieli jedynie ściągnąć patelnię, bo przez nią się niestety nie uda. Ta śrubka jest z tyłu gaźnika. To jest tył gaźnika. Pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy, no to śruba regulacyjna wolnych obrotów biegu jałowego. Tutaj sobie ustawiamy wolne obroty. No i tutaj, o, ja muszę to jakoś inaczej, tak ładnie. To jest śrubka odpowiadająca za drugi etap ssania. Jeszcze zoomujemy. Proszę bardzo. Dawaj fokusa. Ruchy, dziadek. No dawaj, bo ludzie czekają. Dobra. Chyba się nie sfokusuje, jest tak bliska. No ale w każdym razie tu jest drugi etap ssania. Tutaj sobie kręcimy i tutaj sobie regulujemy drugi etap. Tylko że nie jest to, jakby to powiedzieć, to nie jest regulacja wysokości obrotów, tylko czasu trwania tak naprawdę tego ssania. Jeżeli ją sobie odkręcimy, no to tutaj
Nie jestem pewny, czy to tak działa na pewno, ale to chyba działa tak, że po prostu będzie potrzebował mniejszą temperaturę z tego bimetalowego czujnika, żeby się wyłączyć. Znaczy w praktyce wyłączy się szybciej. Jeżeli macie ją ustawioną mniej więcej tak jak właśnie większość osób, czyli na około 10 minut działania, niezależnie od tego, czy auto stoi na postoju, czy jedzie, to jak ją wykręcicie o około 3-3,5 obrotu, no to stanie zmniejszycie na czas trwania do tam około minuty bodajże. No ja myślę, że minuta ssania w zupełności wystarcza, bo ten gaźnik jest na tyle szczelny i w ogóle dobry, pod warunkiem, że go mamy w dobrym stanie też, że tam nie ma tak, że każda uszczelka jest z silikonu i tak dalej. No to myślę, że nawet minuta ssania wystarczy. Zresztą to każdy prawdopodobnie będzie sobie na własną rękę pewnie metodą prób i błędów dopasowywał pod siebie, pod swój silnik, no bo każdy będzie ostatecznie w innym stanie, innej kondycji. No i co? No i chyba tyle. No jak już tu mam, to może jeszcze pokażę coś ciekawego. Co by tu jeszcze ciekawego? Tu jest boczek gaźnika, prawa strona, tak jak patrzymy od przodu. O, bo też niektórzy nie są pewni. Ta śrubka tutaj. Ta. To jest śrubka od wyregulowania znowuż poziomu paliwa tutaj w tej komorze. To się chyba zwało komora pływakowa, ale mogę się mylić. Bardzo mi przykro. Tą śrubkę jak sobie dokręcamy, to troszeczkę zmniejszamy ilość tego paliwa w gaźniku, jak odkręcamy, zwiększamy. Kiedy się warto za nią wziąć? Ona też, ta śrubka też jest schowana pod patelnią. Patelnia sięga tutaj tak jak obrys. No zresztą to pewnie wiecie. Kiedy się warto za to wziąć, bo niektórzy też nie są pewni. No kiedy paliwa jest za dużo albo za mało. A ile go powinno być? Powinno go być tak troszkę ponad połowę tutaj między tą przestrzenią po środku. No jak jest za dużo, to skręcamy, jak za mało, to wykręcamy. No i gitara się ma. Coś tu jeszcze ciekawego z tym gaźnikiem? No nie wiem. A, w sumie tak. Może jeszcze tak z ciekawości, czemu by nie, jak już jest na stole ten gaźnik. Muszę to delikatnie, bo to szklany stolik, żeby nie ułomić. Jak już go tutaj mamy wyciągniętego, to poruszę taką tajemniczą kwestię, mianowicie kwestię odblokowania tego gaźnika. Jak większość z Was zapewne wie, tutaj tą śrubkę, żeby ją wykręcić, należy. Odblokowuje nam to drugą przepustnicę. Nie do końca, ale to zaraz. Można ją albo tak jak niektórzy rozwiercają, albo można ją po prostu wykręcić. Jednak nie wykręcimy jej bez wyciągnięcia gaźnika, bo po prostu nie ma dojścia. Ta śruba jest u mnie chyba była tak, u mnie jest krzyżakowa, ale zdarza się też imbus, więc tam manipulowanie i próbowanie odkręcenia tego, jak to jest założone, no to się mija z celem. Ale powiem Wam szczerze, że można to spokojnie rozwiercić. Jakieś cieniutkie wiertełko do metalu, macie diamentowe, to też by było cudownie. Powolutku sobie, naprawdę powolutku sobie to kręcić. Wiercić raczej. Żeby nie uszkodzić gaźnika, bo tu jednak dość blisko jest do wszystkiego. Więc żeby tam nie objechało to wiertło, bo szkoda gaźnika. Później się tak, to jest trójnik. Jego się wyrzuca. Łączy się siłownik bezpośrednio z gaźnikiem jednym wężem. Ten wąż, który idzie od niego, tam sobie idzie przy silniku, jest takie fajne i do tego tam wchodzi tam.
Wiem, że to nieładnie mówię, ale nie pamiętam po prostu, jak się ten element nazywa. No to ten wąż tam, ten właśnie tam idący, tak sobie ciachamy i zaślepiamy. Bardzo ważne jest, bo też wiele osób, które ten gaźnik postanowiło odblokować, ma później problem, na przykład taki, że auto zaczyna iść, auto idzie w sumie jeszcze gorzej niż przed odblokowaniem. No i nierzadko winny jest właśnie ten wąż, który zaślepimy, bo niezwykle istotnym jest, żeby ten wąż zaślepić bardzo szczelnie. To nie może być jakaś tam taka luźna śrubka, tak se włożymy i tam zaciśniemy jakąś trytytką, bo będzie zasysało nam lewe powietrze, no i będą się robiły błędy. Tak naprawdę ciśnieniowe różne, będzie się za późno otwierała ta przepustnica. Różne rzeczy, więc ważne, żeby to tak dobrze spasować. Oczywiście wkręcenie śrubki to nie jest zły pomysł, no ale warto ją potem na przykład jakimś silikonem żaroodpornym czy czymś takim jeszcze posmarować, żeby na pewno tam nic nie zasysało. Coś tu jeszcze było blokowanie? No ta przepustnica to... A no tak. Właśnie regulacja tego poziomu paliwa też jest dość istotna po odblokowaniu tego gaźnika. Najczęściej on się wtedy zaczyna tak przestawiać, że go... Znaczy, może to nieładnie mówię, ale ten gaźnik później po odblokowaniu, właśnie jak odblokujemy tą przepustnicę, ten siłownik, to ten poziom może się tutaj troszeczkę zmienić, no bo on będzie jednak inaczej to paliwo zasysał. Może go być za dużo i za mało, więc po odblokowaniu i tam na przykład, nie wiem, przejechaniu się kilometr, dwa, warto wtedy ten poziom sprawdzić. Jak również warto wtedy, jeżeli mamy seryjnie zapłon ustawiony, no to warto też ten zapłon troszeczkę wyprzedzić z użyciem na przykład lampy stroboskopowej, bo zapłon fabrycznie jest ustawiony na 20 stopni. Warto by go tam o 2-2,5 stopnia wyprzedzić. Tutaj się nie będę wymądrzał jak i w ogóle i co, bo jestem dość kiepski, jeśli chodzi o ustawianie zapłonu zgodnie z lampą. Więc tutaj nie będę asował. Mam nadzieję, że tam ktoś inny się może wypowie jakoś lepiej w internetach w tej kwestii ode mnie. W każdym razie jeżeli macie zapłon na przykład właśnie mniej więcej fabrycznie ustawiony, tak że on przed odblokowaniem nie stwarzał żadnych problemów, to lepiej zostawcie ten zapłon na razie tak jak jest, dopóki nie wyreguluje wam go ktoś, kto to umie zrobić. Bo przestawianie zapłonu na oko to jest fatalny pomysł, bo tak naprawdę przesunięcie o milimetr tego aparatu, no to jest przestrojenie go o kilka czy nawet kilkanaście stopni, więc lepiej tutaj tak nie eksperymentować, bo to nie o to chodzi. No i co by tu jeszcze? Chyba nic więcej w zasadzie. No chyba wszystko, jeśli chodzi o odblokowanie. Tak go pokażę jeszcze, jak tutaj wygląda ten gaźnik. Wiem, że jest paskudny. Bzydki jest. Sanko. Eleganckie. Rozpylacze. Wszystko git. Rzućmy okiem jeszcze na niego z dołu. Co tu ładnego? No nic specjalnego. Tak wygląda ten gaźnik. W każdym razie. Chociaż, no, nie wiem, ja to nagrywam w sumie. Mamy 2017 rok. Kurwa, czy ktoś jeszcze ma takie gaźniki? Czy to już tylko ja jestem taki vintage boy? Większość już przechodzi na tego MPFI. Pełne wtryski. Głowice z hałtekiem. No ale może ktoś jeszcze ma taki. W sumie tak. Z tego co tak debatuję z chądziarzami niektórymi, no to niektórzy się jeszcze kurde
Zastanawiałem, jak to stanko wyregulować. No ale takie luźne dywagacje to już może nie będę nimi zanudzał, no bo to nie ma sensu. No cóż, z mojej strony to chyba wszystko. Mam nadzieję, że jednak komuś pomogłem. Może ktoś się tam akurat załapie, może ktoś nawet obejrzy całe. Wow, to by było wręcz niesamowite. No jeśli pomogłem, no to daj znać w komentarzu, że spoko. Jak nie pomogłem, zabrakło jakiejś informacji, no to też napisz. Ja tak naprawdę, no, nie jestem żadną alfą i omegą. Te gaźniki znam i te silniki tylko właściwie z własnego doświadczenia i metod prób i błędów. Więc to nie jest tak, że wszystko o nich wiem. Wiem, że mało wiem. No. No i to by było na tyle, myślę. Właśnie. Tak. Stolik mam po prostu z przepięknych opon i szklany blacik, no i właśnie dlatego go tu chronię, żeby mi tu się nie zepsuł. Tak. No to dobra. To na razie pozdrawiam i być może nawet do zobaczenia gdzieś na drogach. Pa, pa.